Siemanko, właśnie dojechałem na wybrzeże Chorwacji, jestem na wysokości wyspy Krk, nie wiem jak to wymawiałem, siedzimy sobie z Gracjanem. Co chciałem powiedzieć, w zasadzie to byłem zobligowany, żeby testować sprzęt typu kask Bela, typu kurtka Richy, spodnie, buty, nie wiem, opony. Nie wziąłem tego jako reklama, tylko jako test. Więc po obecnej wycieczce po Chorwacji, gdzie przez 800 km jechałem cały czas po zakrętach, opony bajerka, dopadł mnie deszcz, bajer, super, sucho, nie trzeba przedstawiać, kurtka, temperatura pracy od 10 do 25, jak na razie perfekt, dużo wywieczników, jest spoko, rękawice cały czas jadę w letnik, bo wystarczają, nawet bym powiedział przesadnie dobre, boję się, że to jest tylko na chwilę, spodnie, troszkę mi ciepło, ale wygodne przynajmniej i w czasie podróży, no to właśnie nie płaci, jest super. Buty, jak na razie za dużo w nich nie chodzę i jeżdżę, to jazdy są wygodne, nie przeszkadzają. Coś więcej powiedzieć, na razie póki co polecam. Racja, jak ty myślisz? On też nic nie mówi na ten temat złego. Cóż, zrobiłem właśnie jakieś 1600 km na oponkach, jak na razie nie widzę jakiejś zbytniej zmiany w stosunku do jazdy. Tak jak mówię, ostatnie 800 km to było zakręt za zakrętem. Może przez całą Chorwację jechałem 10-15 km prosto. Reszta to jest od zakrętu w zakręt. Ważne, żeby tylko ciśnienie się sprawdzało, a tak to jak na razie jest bajerka. Cóż, jak na razie podróż trwa w najlepsze. Zobaczymy co dalej. Tak czy siak, jak na razie jestem przy takim widoczku. Nie wiem na ile widzicie. Rozwiesiłem pana Richy, bo naprawdę warto ich polecać, jeżeli chodzi o kurtkę, bo i w deszczu nawet nie założyłem podpinki, nie przemokło nic, no nie był to jakiś superowy deszcz, troszkę pokropiło, ale nie było zimno, nie wiało, wystarczy zamknąć te wszystkie zameczki i jest w porządku. Zobaczymy jak będzie w Szwajcarii czy w Austrii, gdzie będę naprawdę na wysokich wysokościach i ta temperatura będzie troszkę inna, no nie ma co ukrywać. W Chorwacji nawet jeżeli jest zimno, to tu jest 15 stopni na pewno. Jeżeli jechałem teraz po górskich jakichś tam serpentynach górskich, 868 metrów, to nie jest góra tak naprawdę. No ale powiedzmy te 1000 metrów nad poziomem morza, gdzie jest te 15-20 stopni, to jest wypas. Nie wieje, wystarczy dobrze się pozapinać i jest w porządku. Bo kask Bela. Troszkę głośno przy prędkościach 100 na godzinę, ale z drugiej strony, który kask nie jest głośny? Jeszcze typowo, że to jest kask półcrossowy, więc on jest otwarty. Buzia się nie męczy. No, wczoraj chociaż po 11 godzinach jazdy, gdzie leciałem z Balatonu do Chorwacji, troszkę czułem już tutaj, no, nie wiem jak to się nazywa, żuchwa czy cokolwiek, ale jest wygodny i przede wszystkim przestronny, to znaczy otwieram szybkę i się nie duszę, jest wygodny pod względem wentylacji. Szybko nie padnie póki co, może dlatego, że jeszcze, tak jak mówię, zrobiłem w nich 2000 km maksymalnie. Póki co nie mogę nic temu zarzucić, musiałem się tylko przyzwyczaić do zapięcia typu DD. Jak dla mnie teraz to jest odruch, zapinanie go to jest momencik i ruszam dalej w trasę. Więc jak na razie wszystko toczy się superowo, już i z pogodą. Cóż więcej chcieć, poznawać takich ludzi jak poznałem. Tyle, bawić się i moto samsara. Gracja leci dalej przez świat.